Poznaj Arnolda. Dziś założył się z Elonem Maskiem, że prześcignie Tesle swoim zwykłym, starym autem na silnik spalinowy. Spokojnie, Elon nie powinien sięgnąć mety. W końcu nikt nie wziął pod uwagę, że podczas wyścigu Snot i gob urządzą sobie grilla. Nawet zwykła temperatura słońca nie wystarczy, by usmażyć ich niesławne, pangalaktyczne gardło płukacze. O. o, tak lepiej. Ups. Takie rozbłyski słoneczne nie są fajne, bo zazwyczaj wyłączają wszystkie elektrownie i urządzenia elektryczne na Ziemi. To źle wpłynie na wszystkie procesy życiowe na planecie szczególnie w medycynie lub na tak bardzo niezbędne potrzeby, jak social media, lajki i riposty tylko sataniści nie ucierpią. Może nawet wyjdzie im to na dobre. Oto nasz ultra szybki żółw. Jak wszystko co elektryczne auto Ilona się wyłączyło. Ważne, żeby nie świętować przed faktem. Może jest głupi, ale Arnold dobrze wie, jak mrugnąć okiem. Szkoda, że nie ma za dużo w głowie. Bateria się wyczerpała. Teraz trzeba jakoś wydostać się z pustyni. Dobrze, że Elon już coś wymyślił. Tym bardziej, że ma w bagażniku. A wiadro, y, mini rakietę i. zakupę. O, ziemniaki! To świetny pomysł! W końcu, jeden ziemniak jest w stanie dostarczyć pół v napięcia. Auto z silnikiem spalinowym Arnolda potrzebuje około 13V. Więc 26 ziemniaków, cynkowy gwóźdź i miedziany drut powinny starczyć, by odpalić samochód. Kurczę! Prąd w korbie jest zbyt niski. Aby uruchomić silnik, potrzeba setek tysięcy akumulatorów z ziemniaków. Na waszym miejscu bym się spieszył, słońce zachodzi, a pustynne noce są dość chłodne. Wow, ale wdzianka! Może obejdzie się bez gotowania niebieskiego kryształu? Chwila! Wiem, co chcecie zrobić! Gdy połączymy ocynkowane śruby, wkręty, monety, gąbki, tlenek potasu, mieć i klocki hamulcowe i podłączymy je do auta, naładujemy baterię. Zrobiliście wszystko dobrze. Szkoda, że wciąż nie starczy wam prądu, by odjechać. Szybko, zegartyka. Arnold, przestań tam grzebać. Chwila, pokaż co znalazłeś: magnes! Tego nam było trzeba, Arnold! Ej, Elon, może kiedy indziej. A, to we wspólnej sprawie. W 1831 Faraday pierwszy raz przeprowadził podobny eksperyment. Do tego potrzebujemy cewki drutu miedzianego i magnesu. Magnes wkładamy do cewki nawiniętej miedzią i przesuwamy magnes w środku. W każdej miedzianej cewce generowane jest napięcie jednej setnej V. A dzięki dużej liczbie obrotów wszystko działa jak należy. Zobaczmy, jak im się uda. Wow! Tylko uwaga na palce! Cóż, przynajmniej przeżyliśmy, ale z odrośnie. Arnold zostaw tu Tesle. I wracamy do imprezy. O! Do zobaczenia w następnym odcinku!